Czy mówi ci coś hasło, nie siła, lecz charakter daje nam przewagę? To co, to kickboxing w życiu ma prawo być tylko przygodą? Myślę, że na tym etapie, jak jesteś w Polsce, tak. Że też coś tam robią. To jest inny sport. To jest inny sport, zgadza się. Dlaczego ma się nazwać tak samo? No ale teraz co? Chcesz się bić ze mną, czy co? No, nie wiem, no to wiesz, już tak, no co mam ci mówić? No takie są regulaminy, tak jest, ja tego nie ustalałem, ja przyszedłem, jak to już było, nie? Wada. A co, wada z techniką? No, nie tylko. Nie wiem czy wiesz, ale BPC została wpisane na listę wada. Co? Wada? Zobaczysz co z nimi zrobię. Synthagen Laboratories. Nasze nowe BPC jest bez wady. Z kodem Sarara macie freebet 60 zł od partnera kanału Bookmachera Betfan. Szczegóły znajdziecie w opisie. Siemanko, siemanko, siemanko. Moim gościem razem ze mną na mikrofonie dzisiaj po pierwsze mój serdeczny ziomek, po drugie były już, bo ex, ale również zajebisty fighter i bardzo dobry, aktywny, aktualny trener, między innymi trener kadry, trener klubu Hunter Gym, a to wszystko mianowniki to jest Łukasz Rambalski. Siemano. Siemanko. Mega przedstawienie, dziękuję bardzo. No, ale co, z niczym się nie pomyliłem chyba. No według ciebie, skoro tak to wygląda, no to jest bardzo spoko, nie? To jeszcze bardziej mi, wiesz, to miło. No, podpisuję się pod tymi słowami, bo nie o każdym mogę to powiedzieć. Zwłaszcza o tej pierwszej frakcji, czyli ziomek, no, tak? Dziękuję. No, to może trzymajcie chronologii. To może pogadamy o tych naszych pewnych relacjach i mam do ciebie takie pytanko. Czy mówi ci coś hasło, nie siła, lecz charakter daje nam przewagę? Mówi mi to bardzo dużo. No to nie, może ty się wypowiesz. Dobra, to ja w takim razie powiem tak. Zacytowałem swoje motto życiowe, powiedzmy cytat, który mi towarzyszy przez całe życie, już będzie towarzyszył do końca, bo jest wytatuowany na klatce piersiowej. Młodsze Gremium może nie pamiętać, Gremium. Gadu-gadu, pamiętasz taki komunikator? Ja i kiedyś Łukasz przed swoją walką, do której będę chciał, no to będę nawiązać, versus pamiętasz kto? Alviar Lima. Na gadu-gadu dało się ustawić taki opis i ty miałeś takie hasełko właśnie. Nie siła, lecz charakter daje nam przewagę przed tą walką. I to mi tak wtedy zryło beret do tego stopnia, że pamiętasz, dzwoniłem do ciebie i mówiłem, jak kradnę to, bo sobie potrzebuję to wydziarać, nie? Także tutaj jest właściwie pomysłodawca tych słów, nie? No ale nie na byle jakiej klatce piersiowej, jest tak, że wiesz, także gdzieś, nie? Dlatego się daje światełko, nie? No, także spoko. Dużo masz takich haseł motywujących, właściwie masz bardzo podobną chyba koncepcję właściwie podejścia do tego sportu jak ja. Czyli mocno serca, nie? No to się zgadza, nie? Przede wszystkim robić to na maksa, robić to na 100% i wiesz, i te rzeczy same przychodzą gdzieś tam. Ja zmierzając do tych haseł, to mam jeszcze kilka, których tam chcę zaplanować sobie i gdzieś one tam się pojawią, nie? Bo ja mam parę dziarek do zrobienia, to sobie podpowiedz, no, nie? No dobra, w klubie też widnieją takie różne rzeczy u mnie, także... A to może inaczej, to twoje jakie motto masz, takie życiowe, nawiązujące do walki, do życia? Wiesz co, bardzo zintegrowałem się z tym powiedzeniem, że... Nie wszystkie rzeczy, które się opłaca, to warto i że nie wszystkie rzeczy, które warto, się opłaca, nie? Także czasami, no co, nie warto kupić coś taniego, bo po prostu jest taniej to mieć, no. Ale warto na coś wydać kupę kasy, bo spełnione marzenia nie mają ceny, nie? I to jest piękne tak naprawdę, wiesz, i to wszystko wynagradza, nie? Tym bardziej w naszym życiu takim fajterskim i gdzie te takie różne nienamacalne rzeczy, nie? Te, wiesz, gest z ręką uniesioną do góry, te chwile, te sekundy takie, no to jest piękne. No, powiem ci, wiesz co, dla mnie takie właśnie takie wymarzone chwile, nie? To jest takie, kiedyś się moja żona mnie zapytała, dawno temu jeszcze nie była moją żoną, i się mnie pyta, mówi, a jest jakaś sytuacja, przy której byś się tak popłakał na przykład, nie? I ja wtedy tak mówię, że chyba tak, że gdybym na przykład, wiesz, tak zdobył jakiś taki tytuł, na przykład, wiesz, nie wiem, pamiętasz, że nasze czasy to, kiedy trenowaliśmy, było Grand Prix w Japonii, to był największy turniej, który się odbywał zawsze na koniec roku i mówię, że gdybym wygrał taki turniej ośmiosobowy, taki popizgany, podbite oczy, mówię, i wręczyliby mi puchar, to chyba wtedy by mi się łezka popłakał, łezkę bym uronił, ona mówi, kurwa, to myślałem, że ci się dziecko urodzi, jak no, wiesz, takie albo coś ja zrobię z tego. Tak, a to oczywiście wszystko związane z tym, ale ty chyba mnie w tym wszystkim rozumiesz, nie? No nie, zgadza się. Wszystkie te kobiety nas kochają za to, kim jesteśmy, nie? Tak naprawdę one mimo woli by chciały czegoś innego, ale dobra, to jest mój człowiek, nie? Tak. Ziomuś, ja tak cię naprawdę mocno zawsze ceniłem jako zawodnika. Zaraz pogadamy właściwie trochę, może właśnie o tej twojej karierze, nie? My sobie razem towarzyszyliśmy przy wspólnym naszym turnie do Holandii. To był chyba rok 2008? 8, 9, 10 te czasy takie. I to właściwie też mam dzisiaj Łukasza za jednego z lepszych specjalistów, który uważam też dużo wiedzy, podobnie jak ja, zaczepnął tam.
I właśnie takim, dzięki takim osobom, że przez to, że my tą wiedzę przywieźliśmy do kraju, to właściwie dzisiaj zawodnicy nie muszą podróżować, ten poziom się bardzo mocno wyrównał. Więc co, Osio, odnieś się troszeczkę do tematu, jak wygląda metodyka treningowa za granicą, co można tam spotkać takiego naprawdę, po co warto jechać, czym się można zrazić, co jest przerysowane, przekolorowane. No dobra, no tych pozytywów może przede wszystkim, no. Nie? Przede wszystkim tak jak oni sobie wyznaczają ten cel, ten poziom treningu jaki tam jest, nie? Czyli co? Konsekwencja, systematyka, w kółko, no stop robienie w kółko, tego sport to jest smutna piosenka, nie? Tak. Sport to jest smutna piosenka, robisz w kółko to samo, codziennie coraz lepiej, przychodzisz moment do startu i znowu wracasz do początku i robisz to coraz lepiej, nie? I tak naprawdę jak mówisz, ja się cofnę jeszcze do tego jak w 2007 roku, nie wiem czy pamiętasz, byłem tam w Eurosporcie, w tym reality, nie? Takim. Tak, pamiętam. No to tam to ja w ogóle pojechałem jako świeżak, zobaczyłem jak tam zawodowcy trenują się za fajne głowę i tak mówisz, że przywieźliśmy gdzieś tą metodykę do tak. Polski i miałem zbyt łatwiej, to było mega zderzenie z kickboxingiem. Sam pamiętasz, jak wchodziliśmy na salę i jak do Freda Royce'a pamiętam, pojechaliśmy i on, ty, co robi? Bierze tarczę. O kurwa. No. I wie, się na tarczy przejazd, nie? Zawsze. No. Ale od Freda Royce'a na przykład wziąłem taką rozrzewkę, czyli 5 rund po... Tak, 5 rund bokserskich. 5 rund po 3 minuty chyba, czy tam kickboxerskich, właściwie no, spali rozrzewkowy. Ja do dzisiaj muszę powiedzieć, że akurat z tego, spoko. Z tej metodyki do dzisiaj korzystam. Tam było bardzo dużo, właśnie tak jak mówisz, w Holandii, holenderska szkoła, tym czym się charakteryzuje. Powiedz się ze mną zgadzasz, dołożysz coś od siebie. Prostota, proste akcje, siła razy ramię powtarzane po tysiąc kroć. Nie mistrzowie worka tarczy, tylko dużo walki, dużo prostych akcji, prostej kombinacji. Zgadza się, nie? I dzięki temu, wiesz co, to mi się wydaje, że ten poziom był bardzo wyrównany temu zawodników, bo proste rzeczy każdy potrafi robić, nie? Jak je robi setki tysięcy razy, to będziesz się potrafił na maksa i wtedy będziesz dobrym zawodnikiem. I pamiętasz, że były takie momenty, sparujesz na przykład z Albertem Krausem czy z kimś innym, nagle schodzi z ringu i jest człowiek X z Maroko, on jest taki sam jak Albert Kraus, tylko nie ma nazwiska, nie? Tylko nie wygrał turnieju KD Max, na tej zasadzie. No. A właśnie, to my się możemy pochwalić, pamiętasz młodego Rico Verhoevena, jak trenowaliśmy razem z nim? Pamiętam. Tak, właściwie mówimy dzisiaj o największej gwieździe światowego K1. Tak, ja pamiętam go jako 18-latka, jak przyszedł jeszcze wtedy, jak my przyszliśmy na salę, gdzie on trenował, nie? No i to też powtarzam moim zawodnikiem do tej pory, moim zawodnikom, jak tam Rico walczy czy coś, to ja mówię, ty Serrara go tuk jak chciał zawsze, nie? No tak było. Tak było, nie ma co ukrywać, nie? Tak, dokładnie tak było. Pamiętam, że w sumie on wtedy faktycznie młodszy od nas. Tak, wiadomo, inna sprawa jest też taka, że to jest właśnie przykład zawodnika, który jest idealnie prowadzony. Widzieli, że to jest potencjał, że to naprawdę ma być prawo gwiazda. Na przyszłość w niego naprawdę jego otoczyli zajebistą opieką. My jak przyjechaliśmy jako tacy outsiderzy za granicy, zawsze był rzucany na najgorszą, najcięższą robotę. Głęboka woda, robota, nie? Spar, ciągle to zajechanie do końca. Chociaż pokazaliśmy, co potrafimy, nie? Także no właśnie to chciałem powiedzieć, bo a propos właśnie rzucony na głęboką wodę i właśnie to jest to mniej więcej, o czym powiedziałem wcześniej, Alvar Lima. Nie wiem, na ile młodsi widzowie albo kibice kickboxingu pamiętają taką postać, ale taki diesel, gość, który miał właściwie tutaj paliwa w nieskończonej ilości, tylko się dość późno rozkręcał. I był turniej ośmiosobowy K1, w którym Łukasz Ramalski brał udział, nazywa się Beast of the East. I wrzuciliście na pożarcie, bo od razu dostałeś właściwie faworyta tego turnieju, czyli Alvar Lima. Ale oddaję Ci głos, pamiętasz tą walkę? Bo ja pamiętam ją bardzo dobrze. Stary, pamiętam, nie? Ja pamiętam, że krzyczałeś, bo siedziałeś przez pierwszy stoliku ze Zbyszkiem, nie? Tak, pozdrówki dla Zbyszka Rybaka, który wtedy towarzyszył już od dawna. No, to była mega robota. Wiesz co, no powiem Ci tak, od początku, no kurde, zderzenie z kimś, wiesz, mega gościem, nie? Sam teraz wracając myślami do tej walki, tak sobie ją analizuję. Dużo mi pomógł Wim wtedy, wiesz? Wim, wiesz, trener nasz, nie? Tak. Który też nas prowadził i pamiętam jak stałem za tą kotarą, miasto jest to Lima obok, wiesz, taki no Mike Tyson, nie? Kickboxingu. No i Wim na mnie patrzy, mówi, przestań, no don't worry, this is only a man, nie? Pamiętam. To jest tylko człowiek, nie? I faktycznie, no gdzieś tam, no co, pierwsza runda się rozpoczęła, lądował na dechach, brakło doświadczenia, nie? Taki ja pamiętam tą akcję, to było tak, że to był plan. Walić go lewym frontem cały czas lewym frontem, tak żeby on reagował w tym momencie, jak podnosisz kolano, żeby ręce szły w dół. I u niego kolanko do góry, prawy prosty, lewy się porwali na dechę i pamiętam, wszyscy byli w takim szoku. Faktycznie tylko ja ze Zbyszkiem się daliśmy, bo oczywiście cała sala była przeciwko. Jeszcze moi znajomi tam byli na trybunach. Ale wtedy przynajmniej nikt kurwa imprezy nie rozjebał. Nie było za dymy na trybunach i nikt nie przerwał. Wiesz, ale, dlaczego piję. Tak, wiem, dlaczego pijesz, ale generalnie tam jeszcze był drugi, wiesz, tak wiele aspektów. Generalnie wracając do tego, ja nigdy nie mam niczego za złe sobie, nie? Co prawda, że mogłem to wygrać, tam gdzieś tam, nie? Trzeba się uczyć. Ale gdyby sędzia wtedy, ten Sofian Szarkawi, pamiętam go jak nic dziś, gdyby on go do 20 nie wyliczył wtedy, tylko do 10, łam, podejdź tam,
Tu wiesz, no to dobra. SG, no, nie? Jak to ktoś powiedział, zapamięta. No. Pamiętam, że wtedy już byliśmy zajarani tym, jak kickboxing wygląda na zawodowym europejskim światowym poziomie. Marzyło nam się, żeby takie coś się działo w Polsce. Chyba się nie dzieje. Pytanie, czy się wydarzy, nie wiem, kickboxing w Polsce ma prawo się jeszcze rozwinąć? Wiesz co, dobre pytanie, Tomek. Pamiętasz, że kiedyś też rozmawialiśmy o tym w Holandii, nie? I ty gadałeś z Carwellem, dlaczego on nie walczył długo. On powiedział, że wtedy nie dostał kasy, bo było tylko sprowadzenie na zajęć pieniądze, nie? Dlatego musiał prowadzić klub, zajęcia, żeby zarabiać pieniądze. Mi się wydaje, że jesteśmy na tym etapie teraz. Troszkę, poniekąd, że teraz jest, wiesz, jest parcie na sporty walki, dużo ludzi trenuje, nie? Potwierają się placówki, kluby, każdy ma swoje gymy i tak dalej. I zaczęło się to ruszyć. I teraz w naszych rękach to jest tak naprawdę, w którą stronę to pójdzie. Czy będą tacy ludzie, którzy będą trzymali poziom na sali i będzie ta rywalka sportowa na pierwszym miejscu, czy... Ale będą trzymać poziom na sali. Zawodnik ma prawo poświęcić życie, to jest też tak. Coś, znaczy ma nawet obowiązek poświęcić życie, jeśli na niego czeka jakiś skarbiec ze złotem na samym końcu. Wiem, o co ci chodzi teraz. Jeśli jest do czego dążyć, a powiedz mi, czy na dzień dzisiejszy jest do czego dążyć w polskim kickboxingu? No widzisz, no tak naprawdę nie. No, jeżeli chodzi o zawodowy kickboxing, według mnie, jeżeli chodzi o zawodowy kickboxing, nie ma zawodowego kickboxingu w Polsce. Nie? Dlatego między innymi też, ja sobie skończyłem w zeszłym roku, bo mogłem zrobić gdzieś tam jedną czy dwie walki, ale po co? Do parę złotych, wiesz, nie? Takie, które tak naprawdę nie markingu. Jeżeli chodzi o kickboxing amatorski, jest mega rozwinięty i dlatego go bardzo popieram teraz, nie? Mhm. Dlatego uwielbiam te starty amatorskie, zawodnicy się rozwijają i odradzam im tych zawodowych gal. Dlaczego? No bo... kasy nie zarobi, poświęcić musi dużo życia, żeby do tej walki doszło przede wszystkim, później rekonwalescencja i tak dalej. A amatorskie turnieje to traktować sobie jako przygodę, wiesz, nie? Zwiedzić sobie pół świata. To co, to kickboxing w życiu ma prawo być tylko przygodą? Myślę, że na tym etapie, jak jesteśmy w Polsce, tak. Póki co, ja tak uważam, nie? Że Polska do tego dąży, ale ja się z tego cieszę, bo na poziomie amatorskim to jest okej, nie? Niech sobie zawodnicy walczą i niech jest, ma powstać fajny twór stworzony przez Polski Związek Kickboxingu, zawodowa liga, zobaczymy, czy do tego dojdzie. Mamy łebskiego prezesa, który teraz naprawdę trzyma rękę na pulsie. No to powiedz mi właściwie, bo tak, bo Łukasz jest blisko właściwie teraz związku, no bo jest trenerem kadrowym i tym samym masz pewne informacje, że tak powiem, z pierwszej ręki, to weź mi troszeczkę ten projekt, oświeć. Tchnij jakieś, wiesz... Znaczy generalnie jako taką... Nadzieję, na czym ma polegać projekt ligi zawodowej? Szczegółów nie znam. Znam informację od prezesa, że taka liga ma powstać. Tylko wiesz, że Tomek, jest zamieszanie, nie? Ledwo coś skończył COVID, jest teraz wojna na Ukrainie. Mamy tych Ukraińców, teraz pomagamy im. Teraz kadra Ukrainy będzie też w Polsce trenować. Ci lepsi Ukraińcy w ogóle już trenują w klubach w Polsce. Następnie, jeżeli chodzi o ten twór, no to powiem ci tak, wielokrotnie prezes zaskoczył mnie, nie? Podejściem do tematu i naprawdę rozwija mega ten kickboxing, on się ruszył. Zawodowo wiadomo, czego trzeba. Trzeba kasiory, trzeba inwestorów, trzeba ludzi, którzy włożą parę złotych na to i to będzie się bujało, nie? Ale też skąd muszą mieć zawodników? Muszą mieć dobrych, wytrenowanych zawodników, bo jak ja widzę te niektóre gale, tam nawet nie chce mi się pamiętać i kojarzyć, które. I są tragiczne walki w ogóle, wiesz, nie? Walczą... To nie jest reklama kickboxingu. To jest dramat, nie? Walczą ludzie, w ogóle mistrzowie Polski nie walczą w tych walkach, wiesz, nie? Zawodnicy, chociażby medaliści. A dlaczego nie walczą? Dlaczego nie walczą? Bo raz, dwie rzeczy. Pierwsza to finanse oczywiście, nie? A druga to organizator sobie robi imprezę, wiesz, nie? Bierzesz sobie po klubach lokalnych bohaterów, którzy są słabi. Znaczy inaczej, można zabrać słabego zawodnika, dobrać mu takiego samego na tym samym poziomie i dla walka może będzie gorsza technicznie, ale będzie emocjonująca, nie? Będzie widowiskowa. Jest też to do zrobienia, ale ja uważam, wiesz, żeby na każdej gali no, muszą być te dwa, trzy takie, wiesz, dobre boje. Pięć walk średnich, nie? Jedna na rozgrzewkę, no to jest okej wtedy, nie? I wtedy tym zawodnikom, głównym bohaterom można parę złotych zapłacić, żeby naprawdę zrobili dobre widowisko, nie? Skoro ten kickboxing zawodowy w Polsce niespecjalnie ma się dobrze, amatorski się rozwija? Przykładowo, bo jesteśmy dzisiaj na Mistrzostwach Polski, czy na przykład walki finałowe to będzie taka naprawdę dobra reklama polskiego kickboxingu? Że gdyby się dało to widowisko przenieść na
na areny zawodowe, to będzie show? Powiem ci tak, jesteśmy mistrzem Polski w logiku. No jak będziemy za miesiąc w kartuzach w K1, to myślę, że to będzie, bo część zawodników też nie wystartowała tutaj. Ja bardziej rozeznany jestem i mogę świadczyć za poziom sportowy zawodników K1, nie? Ten, jestem trenerem kadry Polski K1. Także tutaj ostatecznie nie powiem ci tego, ale w kartuzach na pewno za miesiąc będzie mega impreza. To, dobra, kolejny temat, który nam się urodził, właściwie poruszając ten wątek. Uważasz, że jest w ogóle sens prowadzić dwie osobne kadry, prowadzić dwie osobne imprezy, kickboxing lowki, kickboxing K1, czy kickboxing lowki jest potrzebny? Wiesz, no są takie regulaminy walki, gdzie rywalizujemy na świecie, nie? Polska bierze udział w Mistrzostwach Świata Europy. Ja nie pytam, czy jest taki regulamin, tylko czy uważasz, że jest to potrzebne? No myślę, że spoko, nie? Tak? No, myślę, że okej. Za dużo jest tych odmian kickboxingu. Nie, ale... może być lowki, to nie będzie jeszcze kurwa kickboxing prawie prosty, wiesz? Nie, no to już wiesz, to już naprawdę skrajności. Ale słuchaj, zawsze tak było, jest taka... Przystępujesz do federacji, nie? Międzynarodowej, jest wako. I mają takie zasady, takie regulaminy, no i w tym się bijesz, nie? Generalnie no ubolewamy nad tym, że jest tyle regulaminów w Polsce. O, czyli mam bo, znaczy nie, inaczej, patrząc wiesz, masz boks, masz Muay Thai, jest jedna dyscyplina i tyle. Tak. Tylko weź pogódź to teraz, jak to się rodziło tyle i co teraz, zamkniesz wszystkie dyscypliny, to, a dlaczego nie zostawić tylko na przykład point fighting? Gdzie na mega wysokim poziomie to są zajebiste walki, wiesz, nie? Widowisko, wiesz, dla gołego oka, nie? Wiesz, nie mówię o tym, że jak są fajtersko, bo fajtersko najlepiej wygląda K1, tak? No właśnie. Najlepiej. To ale biorąc pod uwagę kunszt wytrenowania i tak dalej, to też trzeba oddać innym ludziom, że też coś tam robią. To jest inny sport. To jest inny sport, zgadza się. Dlaczego ma się nazywać tak samo? No ale teraz to co? Chcesz się bić ze mną, czy co? No, nie wiem, no to wiesz, już tak, no co mam ci mówić? No takie są regulaminy, takie jest, ja tego nie ustalałem, ja przyszedłem, jak to już było, nie? Dobra, no ale faktycznie gdzieś tam są mistrzostwa Polski za tydzień. Myślisz, że faktycznie tam finały są na takim poziomie, myślę, że tak. Zawodnicy? Myślę, że tak. Wymień mi kilku zawodników, pięciu, top dobra. Pięć fighterów w Polsce bez podziału na kategorie wagowe. Tacy, którzy tak naprawdę mają się za najbliższe kilka lat stać takimi naprawdę postaciami. Aha, mówisz teraz o zawodników oczywiście w ligach amatorskich. Tak, na amatorskich, w których gdyby zainwestowano, Masz duży podgląd na zawodników amatorskich, jesteś trener kadry, to jest twoje zadanie dzisiaj, twoja praca, selekcjonować najlepszych zawodników, oprócz tego, kto robi naprawdę wyniki, kto się broni wynikami, a kto faktycznie prezentuje również taki styl walki, który może później przejść na zawodowstwo i być kotem. Dobra, no to teraz tak, teraz zaczniemy od pani. No. Mega postać ogólnie dla mnie już teraz, co w zeszłym roku mistrzyni świata nasza Martyna Kielczyńska. Okej. Okay. Z Legionu Głogów, powiem ci, widzę, jak ona na turnieju się rozwija. W ogóle widziałem ją teraz na polski proam w Nowej Soli. To mega postęp zrobiła od zdobycia tytułu mistrza świata, nie? Mhm. Jaka kategoria wagowa? 56 kilo. 56. Słuchaj, ona miała 19 lat, pojechała na mistrza świata, wygrała mistrza świata, nie? 4 walki. Rozumiem, że zawodniczka, bo ja akurat tej postaci nie kojarzę, która reprezentuje poziom kunszki boksingu, bo często te walki kobiece po prostu są... Nie, jest mocno. Są tylko chaotyczne, a tu jest bardzo... Do tej pory myślałem, że jej głównym atutem to jest kondycja i siła, nie? No. Ale oczywiście technika była też bardzo spoko, ale ostatnio na prawach ją właśnie widziałem i ona się rozwinęła od mistrza świata, wiesz, o co chodzi, zawodniczka zdobyła tytuł mistrza świata, potem startuje na mistrzostw Polski i ja uważam, że ona jeszcze bardziej się rozwinęła, nie, sportowo. Okej, okay. Dobra, postać numer dwa. To jest mega. Czemu oni mi jeszcze imię, nazwisko, wszystkim głośno? Martyna Kielczyńska. Dobra. Bardzo, bardzo fajna w ogóle, bardzo fajna, pokorna kobieta. Mega ją lubię. Pokora to jest cecha mistrzów. Co chamik, dokładnie. Dobra, teraz co? Jest jedna taka... Może teraz przejdę do panów. Piotrek Stępień, 60 kg waga. Okej. Okay. Teraz dwie walki zawodowe zrobił sobie, wygrał dwie walki, będzie startował na mistrzostwach Polski niedługo, właśnie w kartuzach. Fajny gość, nie? Fajnie się z nim pracuje, młody chłopak. Widać, wiesz co, też teraz zmieniam tych ludzi, w którym widzę tą pasję jeszcze, taką nieskażoną, nie? Wiesz, okay. Co chodzi? Że on przychodzi na trening, on chce trenować, na zgrupowaniach on poświęca się, jest podporządkowany też taki, nie? Potrafi zaufać i, bo wie, że to, co trener mu powie, to pomaga mu przy zdobyciu celu, osiągnięciu, nie? Mm-hmm. To są ten gość, Piotrek Stępień, Piotrek Stępień, tak, nie? Trzecia postać? Trzecia postać, no to pójdziemy sobie trochę wyżej, no to jakbym nie mógł wspomnieć, nie? Taka waga, która jest zawsze, której ja się biłem przez większość kariery, 75 kg, Damian Piskosz, teraz aktualnie troszkę kontuzjowany, no ale też gość, nie? Pamiętam, jak powiedział mi, że trener nie będzie miał takiego zawodnika, jakim ja będę, nie? Powiedział tego już niedawno, czy na początku jeszcze? Powiedział to na początku okay. współpracy.
I teraz ostatnio dziękując mi za sezon, tak samo powiedział, a ja mu odpisałem na to, nie to, aha, na post na Facebooku napisał i jakoś tam znalazło się znowu to stwierdzenie, a ja napisałem mu, że nie będę też dłużny i no, takim trenerem będę dla niego. Okej. Okay. Także... A propos Damiana Biskosza, poprzednie dwie postacie, które wymieniłeś, z racji, że już nie śledzę tak mocno podbojów amatorskich nie znałem, a Damian Piskosz z racji może dlatego, że jest twoim zawodnikiem, a twoich zawodników gdzieś tam z racji naszych relacji oczywiście bardziej śledzę, ale oprócz gdzieś tam powiedzmy dobra, tego naszego koleżeństwa to jest naprawdę mega, mega zawodnik, a również gdzieś tam jak mnie pytają o przyszłościowych zawodników, to sobie jego słyszeliśmy ostatnio. Wymieniam, tak, także pozdrówki dla Damiana, bo naprawdę uważam, że to jest pod dobre ręki, naprawdę dobry, duży talent. Jak to mówi trener Momolski, również z talentem do pracy. No. Nie? Tak. Następny, who's next? No dobra, no to co, znowu trochę wyżej. Wiesz co, jest taki fajny zawodnik, Dominik Kaleta. Kurczę, ciekawe masz to powiedzieć, no. Wiesz. Bo to jest dobra, druga postać, którą znam, ale liczyłem, że to wymienisz. Tak, tak, jest fajny, jest mega go. Powiem ci tak, na Mistrzostwa Świata przegrał z Rosjaninem, minimalnie tam o żyletki przegrał, który później tytuł Mistrza Świata zdobył, nie? Wiesz co, w ogóle podobała mi się jego droga do Mistrzostw Świata, bo... Był jako młody w kadrze i poprzednim mistrzem Polski był Bartek Dołbień i niestety musiał się wycofać z mistrzostw Polski. Dominik wygrał oczywiście i był Puchar Świata, nie? W Budapeszcie, który obaj wystartowali po dwóch stronach drabinki i kto wygra albo kto lepiej, wiesz, tam zawalczy i tak dalej, to będzie na mistrzostwo świata. I pamiętam, ja wstałem wtedy Bartkowi w narożniku, bo jego trener klubowy stał, Marek Soboń, Dominikowi Kalecie i dosłownie o jeden punkt w ostatnich sekundach, nie? Okej. Okay. Ale po tym, bo oczywiście Bartek Dobry, mega gość, bardzo go lubię, wiesz, zawsze jak mam nawet dwóch zawodników, to obok lubię, wiesz co chodzi, nie? Ja mu stałem w narożniku, ten wygrał, ale jak patrzyłem na Dominika, nie? Ten gest triumfu jego po tym, jak on to zwyciężył, no. Nie? To ja widziałem, że on tak pragnął jechać na tym świata, wiesz, nie? Okej. Okay. To było mega fajne, nie? I podoba mi się w nim to, że jest... Znowu jest mega pokorny gość, nie? Mm-hmm. Jest taki, wiesz, komunikatywny, ułożony gostek, nie? Tylko musi, ma tam troszkę problemy z wagą, zawsze za dużo waży, to ostatnio rozmawialiśmy, mówi, że już trochę to naprawił, ale generalnie mi się wydaje, że jak to wyeliminuje, to będzie mocny, nie? Jest mocny, będzie mocniejszy i w listopadzie będzie mistrzem Europy w Turcji. Tak, też powtarzam, że Dominik Kaleta to jest naprawdę mocna postać i mam nadzieję, że również gdzieś tam się jeszcze rozwinie na ligach zawodowych i na które mam nadzieję go zobaczymy. No i dawaj! Kolejna osoba? No. Wymieniłem też go ostatnio prezesowi, jak rozmawialiśmy. No, starszy do tych małolatów, wiesz, bo tam z Czedy chyba. Robert Krasol, nie? Okej. Okay. Fajny gość, nie? Wszystkim gość z jajami, nie? Mega, mega człowiek, który tak naprawdę, wiesz... pamiętam, jak przyszedł na początku do kady, on właśnie w kontakcie przyszedł. Znaczy, miałem mówić, że to full kontaktowy, tak. Nie jako przebranżowy. Stary, jak on to szybko zrobił, nie? Mhm. Ja pamiętam pierwsze zgrupowanie, jak on był. Ja mówię, wiesz jak to tak brzydko może zabrzmieć, tylko żeby nikt tego nie odebrał. Fachowcy, gdzie tam kopią low kick i widzą, że ktoś nie potrafi, kurde, z tym low kickiem walczyć, to tak mówisz... What the fuck? Robert. Nie? Ale tak mega szybko się przebranżowił na tą latelowy, nie? Okay. I wszystkim, wiesz, wszystkim tak, znowu, mega pokora, fajny gość. Słucha komend, poleceń, wykonuje wszystko i tak naprawdę, wiesz co jest fajne jeszcze? Że możesz, jak stoisz gościowi w narożniku podczas jakiegokolwiek turnieju, no jak poczujesz wspólną chemię, nie? Taką, mm-hmm. Wiesz, widzisz, że on ci ufa i ty instynktownie wtedy, wiesz, razem z nim walczysz, to jest zajebiste, nie? No, to jest zajebiste, nie? Wtedy i... A się podierałem. Dobrze. No, nawet, zrobione fajne... Tak, w ogóle zaczęliśmy smutno, że tam nie było, wiesz, nigdzie szansy, nadziei, a to już zaczyna być naprawdę uśmiech na twarzy trenera. Jest tak. I fajne wako zdjęcie w ogóle wstawiło z Robsonem, co przez chwilę o tym gadaliśmy, jak on schodzi z ringu, obaj w gesie triumfu, wiesz, że tą wygrywa. Fajne, nie? Fajne chwile, to są te chwile, wiesz, takie, nie? Nie opłaca się, ale warto, nie? To co mówiłeś, nie? Że nie przeliczysz na żadną sumę. Co ty? Nie kupisz, stary, nie? To zajebiście dużo daje właśnie sport amatorski, bo można naprawdę cieszyć się, poczuć dumę z takiego krystalicznie czystego sportu. W zawodowstwie już trochę więcej chodzi o show, niekoniecznie chodzi o sport. Trochę to boli, ale chciałbym, żeby cały czas to show było jak najbardziej podparte sportem. No to się zgadza, nie? Wiesz, zawodowe walki masz na tej zasadzie, że idziesz do tej walki, jest zawodnik przeciwnik, przygotowuje się, wiesz. Walka wygrana, przegrana, dobra, kurtyna, zaraz kolejna walka. I to zera, tak się toczy wszystko i tak, bo zera, nie ma jakby tej takiej chronologii, bo gdzie nie, gdzie, wiesz, gdzie jest boks zawodowy, super, nie? Są rankingi i tak dalej, to wiesz, fajne federacje, wszystkie te dobre, no to tam ma wszystko ręce i nogi, jest sens, nie? I tak dalej, spina pokładane. Się, tak, jest to pokładane. No, należałoby to zrobić to z kickboxingiem i... To było super.
Co panie, daj taką deklarację, że weźmiemy za ten kickboxing zawodowy tak, żeby to w Polsce jeszcze naprawdę miało, mówiąc dosłownie, ręce i nogi, bez tarzania się po ziemi. Tak, tak, też tak. Uważam cały czas gdzieś tam z racji faktycznie swojego przebranżowienia, ale kickboxing to jest taka moja największa pasja, zajawka w życiu. O, powiedz mi, czy jeszcze się ze mną zgodzisz. Ja uważam, że za najbardziej widowiskową formułę walki, najbardziej widowiskową, podpartą dużym, wysokim poziomem sportowym, to jest kickboxing w takich małych rękawicach, gdzie naprawdę uważam, że jest to dużo lepsze niż walki na gołe pięści, bo pozwalają zawodnikom iść na otwarcze, na bardziej odważne, otwarte wymiany. Nie ma czegoś takiego, że każdy cios tak naprawdę ci otwiera i kończy walkę poprzez kontuzję. Zawsze to jest inaczej w głowie, że jednak masz coś na tych rękach niż walka na gołe pięści. Dobre soluwy, czyli coś, nawet coś innego niż stójka w MMA. Bo tam jest taka prawda, że zawodnik zawsze idąc na wymiany musi brać pod uwagę wejście w nogi. Tu można było wyjść na odważniejsze soluwy. Taki kickboxing w Polsce chciał zobaczyć, podparty dobrymi zawodnikami. No już o tym słyszałem kiedyś, ale generalnie myślę, że spoko, nie? Widowiskowość przede wszystkim i co za tym idzie, wiesz, walki bez chaosu, tak. Bo no, nie możesz się na wymianę w rękawicach już, jak jesteś dużych, nie? No. I tak dalej, schować się za gardą. Lepsza precyzja, zupełnie inaczej, czy należałoby kierować trening wtedy, inna nie? Strategia. Inna strategia. Masz albo gin, bo widzisz na podwórku gardę, tak się zgadza, nie? I tak naprawdę no, myślę, że coś fajnego, nie? Niebezpieczeństwo przede wszystkim to emocje, tak. Generowanie właśnie dla tych też widzów, dla oglądających, nie? Którzy już od razu przychodzą, wiesz, porażeni prądem, widziałeś jakimi oni rękawicami, ale by dostał i tak dalej, bo te duże rękawice jednak one są spoko, no całe życie w nich się bijemy, wiesz, tak. Nie? Chociaż to w małych walczysz, wiesz, tych takich widziałem, jak tam to na podłodze to jeszcze tam się robią. Podobno. No. Ale nie, myślę, że spoko, to jest fajne, wiesz, nie? One to robi, nie? I tak. Tam jest spoko, nie? W ogóle One fajna taka federacja, nie? Tam jest mega sportowo. Czysto sportowo, tak. Czysto sportowo, tam pół dnia leci gala, bo zawsze u nas jest to, no, ostatnio pół dnia leciała. Chłopaki mi tylko mówili, bo wiesz, jak tam gdzieś tam prowadzę zajęcia i tak dalej, to tam nie mam czasu za bardzo śledzić wszystkiego, nie? Co panie, trzymamy mocno kciuki za polski kickboxing? No. Dokładamy do tego roboty i pchamy ten muzyk dalej. No, myślę, że tak, nie? Myślę, że przede wszystkim cały czas trzeba ten sport trzymać mocno, nie? Sport, jak będzie sport, to będzie dobrze, nie? Żebyśmy nie dali się, wiesz, zepchnąć w kierunku komercji takiej typowej, wiesz, fajne to jest, ale trzeba go też skomercjalizować, to się nie ma co trzeba, bać, tylko widzisz, ten złoty środek zawsze, bo zobacz Tomek, teraz taka prawda jest. Nie da się zwariować. Nie da się zwariować i wiesz o co chodzi, ale tak naprawdę nami sterują ludzie, nie? Bo ich jest więcej. My jesteśmy, zobacz, patrz, jestem ten nerw Bydgoszczy, jesteś w Krakowie. Trzeba robić tego też, co publika wymaga, trzeba też słuchać odbiorców, tak? Zgadza się, ale zobacz, teraz tak. Ludzie na przykład chcą dużo ludzi ich trenować, nie? Mhm. Oni są w pięknych, ładnych salach, chcą mieć super warunki, wiesz, nie? Chcą mieć wielkie przestrzenie. Najlepiej by chcieli mieć tak, nie? Że kickboxing, później obok tego siłownie, jeszcze sauna i tak dalej. I co, otwierasz teraz wielki klub, który kosztuje ci kupę kasy, nie? Raz. Jakieś dzierżawy, głupoty, pierdoły wszystkie. I teraz co musisz robić? Nie możesz powiedzieć człowiekowi teraz, nie możesz być do niego bardziej stanowczy, bo ci odejdzie, wiesz, nie będzie ci płacił za karnet i tak dalej, a ty musisz na to wszystko nazbierać, nie? I tu troszkę się robi gdzieś tam problem. Nie, uważam, że patrz, jest grupa zawodnicza, która powinna być motorem napędowym każdej sekcji i są grupy komercyjne, które ten klub utrzymują, więc uważam, że jedno drugie nie wyklucza. Motor napędowy, że ludzie mają patrzeć na tą grupę zaawansowaną, grupę zawodniczą i być, kurwa, ja to bym tak chciał. No to nawet jeśli w życiu on do tego nie dojdzie, to to ma być dla niego właściwie wzór, który w tej sekcji stanowi trzon. No zgadza się, tylko widzisz, zależy teraz czego potrzebujemy, bo zobacz, zawodnik cię będzie trenował wszędzie. Ja pamiętam jak ja trenowałem, nie? Gdzieś tam czy na budowie trenowaliśmy, czy w jakimś holu, czy byle gdzie, nie? A tak naprawdę teraz ten zawodnik, który chce być, ma być, że tak powiem, tym takim, co karmi cię, nie? Tak, no to potrzebuje też warunków i tak dalej, nie? Tego wszystkiego dookoła. I kwestia jest taka, w jakim kierunku będziesz ty się rozwijał, w jakim kierunku ty będziesz szedł, nie? Jeżeli będziesz potrzebował wielki, fajny, piękny klub, to będziesz musiał przyjąć wszystkich. Nie? Tak jest moje zdanie. Żebyś musiał przyjąć wszystkich, wiesz, żeby ci utrzymywali i tak dalej, wszystko, bo są rachunki, trzeba płacić i w ogóle. A sam wiesz, jak jest z zawodnikami, nie? Że nie ma, oni nie są finansowani w sposób, w jaki sposób, nie ma tych gaz za walki i tak dalej. Dlatego właśnie mówię, komercja tak naprawdę nie jest tutaj żadnym wiesz, czynnikiem szkodzącym. No nie, to się zgadza. Przy dobrym wykorzystaniu trzeba to robić, żeby właśnie wyjść z sal gimnastycznej na duże areny, to trzeba troszeczkę dołożyć. No, to się zgadza, nie? Oliwie do ognia. Sami widzimy jak ten, nie? Jak Fame MMA, czy cokolwiek gdzieś tam. To no, nie chcieli chodzić, żeby nie pluć żółcią. Nie, tylko to. Tak. No. Osobne projekty, nie? Osobne. Dziemuś,
Mega miło było Cię gościć. Miło, za każdym razem miło Cię zobaczyć, bo co, no, gdzieś tam nasze drogi przecięły się już x lat temu. Dzisiaj właściwie regularnie bardziej się złapiemy telefonem, ale o to też często. Dzieci na głowie, kluby na głowie, zawodnicy na głowie, dużo na głowie, u mnie jeszcze YouTube na głowie. No to widzę właśnie, oglądam cały czas i mówię do Tomka, to tak tutaj teraz przed kamerą, to być jak u Kuby Wojewódzkiego, także mi bardzo miło. Czekałem cały czas na zaproszenie, także wiesz, no w końcu. Wiesz, ja jestem nieterminowy, ale... Ja wiem, no, także spoko, nie? Wiem. Kto wie, to wie, wiesz. Tak, kto ma wiedzieć, to wie. No. Dobra, słuchajcie, pozdrawiam serdecznie, dziękuję bardzo, siemano. No, siema. Invette Holding Group, agencja marketingu internetowego, która wspiera mnie w biznesie.